już państwo pojechali, tak? Wrócili? Mhm. Dobra. No to ja tutaj wyłożę pieniądz. Dobra. 25, zgodnie z umową. Amunicja. Kolega tu klamki da. Ej, śpioch. Który? Ten? Ten tu przy kości, tak. Mhm, mhm. On nie jest gruby, on jest grubokostny. Ej, masz kwę? No, to wiadomo, zamyślić tutaj. Kapelusz, ciężki wieczór. Weź daj. Jestem jeszcze spokojnie, już. Ja sobie pozwolę wziąć dautkę na chwilę. Do schowka wrzucić. Pewnie. Proszę bardzo. Tutaj od kierowcy jest tylko schowek? Nie. Okej. Dobra. Najłatwiej będzie, jak pan gotóweczkę też do schowka wrzuci. Już przekazana jest gotówka. Okej, dobra. Dobra. W razie amunicja też, powiedzmy, na sztuki. Okej, cię zapytałem ich, bo nie wiem, czy ten... Okej, amunicja też na sztuki, dobra. Możemy sprzedać też, nie? Super. Ale lepiej razem z tym. Jasne. Superowo. No dobra. Czy tutaj kolega jeszcze musi wskazać, tak? Bo lecimy teraz tam tą sprawę drugą ogarnąć? Informacyjną, jak to mówią? Chyba, że da radę informacyjnie słownie. No to tutaj już... Proszę bardzo. Tylko do nabu bym poprosił, zaprosił. No dobra. To już szat jest naprawdę mocny step. To, że mamy te klamy. Tak naprawdę mamy dwie klamy, a jest tylko jedna na napad potrzebna. Bo po co wszyscy mają być z klamami, skoro ewidentnie na razie się strzelać z policją nie będziemy? Wystarczy jedna klama, żeby w zakładnika celować, więc tak naprawdę dwie klamki to już jest bardzo duże pole do popisu, ale i tak jeszcze nie zrobimy tego napadu, bo nie mamy wejścia do sejfu. Musimy teraz tylko znaleźć laptopy, a to jest kurde ciężka sprawa. W Stanach czat, wiecie jak on był ukryty? Dosłownie podchodziło się do takiego na przykład garażu i trzeba było nacisnąć spację i wtedy ten garaż się otwierał i tam jest NPC, czajcie? Nie, że on sobie gdzieś stoi, tylko dosłownie jest wygenerowany budynek i wnętrze budynku, nie? Holy shit. Wszystko załatwione? Załatwione. Super, dziękujemy państwu bardzo, będziemy w kontakcie. Dziękujemy. Miłego. No i chyba na jest się, co? Git, no. Dobra, generalnie to tak. Nikt na pewno nie ma laptopów albo czegoś, co, czym się hakuje elektronikę w bankach, bo to jest jak, to są jak skrzynki, wiecie, na przykład na telefonie w Counter-Strike'u. Pierwszy, im, bo wiecie, zakładając, żebyśmy dzisiaj znaleźli, no nie? I byłyby za 20k, no to moglibyśmy sprzedać za 80 komuś, bo codziennie ryzykujemy, że ktoś jeszcze znajdzie, wiecie, sprzedawcę, no nie? Więc skoro nikt się nie oferuje dzisiaj ze sprzedażą laptopów, a tym bardziej oni, to znaczy, że nikt jeszcze ich nie znalazł. No, albo chcą zachować dla siebie. Chociaż planowanie wcześniej fazie to raczej... Na pewno nie, więc nikt jeszcze wątpliwe. Nie ma, ale znaleźli ludzi z gnatami, no nie? Sprzedawcę. Mhm. Dobra, ja je odłożę na razie. Żebyśmy nie mieli przypału z tym. Czekajcie. Dalej będziemy w nocnych. Kurde, muszę sobie zrobić czat ten. Muszę dalej sobie zrobić... takie wytłumione głosy na takie akcje w tym mikserze. Żeby mówić modulatorem, no nie? Kamil, uważaj na mikrofon w GTA, bo napierdzielasz o napadzie na całe miasto. Napierdzielam o laptopie, co nie mogę gadać o elektronice. No już come on, chat, ja pierdzielę. Wy myślicie, że jak powiem siema, to policja od razu łapy. No come on, Jezus. Mówię o laptopie normalnie w CS-ie. No nie no. Chyba zaraz mnie zawinął. Dobra. Gituwa. Dobra.
dawaj, przy... Dawaj. Za tobą, za tobą, jest, za tobą, jest. No jedzie tam, na światoch jest. Co wy? Siadaj. Szybko, patrz, bo tu frajera mamy. Ty panowie, ale... właśnie jestem 47. Do przodu. Dlaczego? Z przodu jedzie. Patrz, jedzie. Dawaj, debu. Lewo. Jezu! Kurde! Wiem, że ja będę prowadził. Nie, spokojnie, no. mam to. Koła prawo. Nie ma zbieżności. Ja go widzę, prawo. Widzę, mam. Widzę go, no co ty gadasz? Aha, dobra, co kole oko. Szybko. O, dawaj! O Jezus! Kurwa! Jezus! Zaważyłem. O Jezu! Co wy robicie? Niech leży. Ty, słuchajcie, patrzcie, jestem 10. Jedziemy. Zobaczcie. Wrócili przed nami z bronią. Co oznacza, że broń od tamtego miejsca jest bliżej niż apartamenty, niż bankomat. No właśnie miałem to mówić, wiesz, bo po, pojechali po bronie. Wiecie, na pewno nie mieli miliard broni, więc pojechali do kupca je. Znaczy do sprzedawcy kupić bronię. A byli dużo szybciej od nas, co oznacza, że na pewno na pewno nie ma na paleto tego ziomka, nie? Na pewno jest gdzieś w mieście, w górnej części. No. Nie, w łapie mieli już wcześniej, dali nam te bronie i właśnie, dalej mieli w łapie. Miałem się ciebie pytać. To nie były ich bronie, oni kupili, pojechali skarpeta. Po bronie. Już sami powiedzieli, że muszą pojechać. Jak po bronie. Jak to z pozwoleniami na broń? Chyba, że kupili miliard rzeczy. Znaczy się byłem, gość powiedział, że płacisz 20 tysięcy za pozwolenie za rozpoczęcie. Zdałem cały egzamin, bo mnie tam wypytywał. No ale zjechałem z gościem na komendę, no żeby odebrać niekaralności. No i niestety nie udało się. Bo problem. To się pojawił problem, no. A potem jak już masz, załóżmy, że masz pozwolenie. No to nie możesz zostać złapany przez psy z użyciem broni palnej. Możesz inaczej być na przykład... Zabierają. Znaczy, wydaje mi się, że nie powinni ci zabrać, jak zrobisz napad, bez tej broni. Dobra, nie będzie panowie, przy tobie, panowie, pokażcie mi tylko jeszcze, gdzie znaleźliście tych sprzedawców, póki jest noc. Tu gadamy? To jest koło nas, koło klasztoru. Pojedź. Tak? Let's go. Mhm. A w ogóle, a jeżeli masz pozwolenie, to rozumiem, że możesz kupić w sklepie z bronią normalnie, legalnie broń. Powinno być tak, powinno tak. Bo teraz i pytanie, ja bym kilka kupił, nie? Czy możesz coś właśnie z tą bronią potem robić? Tak, możesz, no. Zobaczymy, ja się dzisiaj postaram o pozwolenie, bo wiesz, jestem duchownym, plus no palili nam zakrystię, nie? Więc mam jakby, wiesz, probable cost, no nie? Żeby to zrobić. No da. Maski zdejmijmy, nie? Żeby nas nie zatrzymali. Okej, czyli tutaj mamy ziomka, tak? Tutaj, okej. Okay. To nie ten chyba. To ten. I co on ma? Okej, okay, od niego się zlecenie bierze, tak? I co potem? To. Co z tym zleceniem? No, potem mamy... Nie wziąłem. Potem musimy rozdawać jakieś paczki, tak? I potem odebrać paczki od ludzi. Mhm. I ci ludzie, którzy nam dają paczkę, pokazują miejsca, gdzie możemy rozprowadzić te paczki. Okej. Okay. I ty znalazłeś skarpeta jeszcze coś? Tak. Ta, bez kitu, ja to już biorę. Bierze od kasy. Weź, no, zobacz. No to zaznacz. Ja? Mhm. Ja nie mam tej lokalizacji tego gościa, bo nie chciałem pokazywać, wiesz, na tym. Aha, dobra. Mam gościa znajomego. Ale masz. Tak, jest 100% okay. Pewność. Czyli gdyby nam się udała akcja na bank, to ty będziesz wiedział, co zrobić z brudną kasą, tak? Tak, ja okay. 100%. Dobra, to na razie nie szerujmy tego. No dobra, no to mamy dwóch gości, od prania hajsu i od kodeiny. No i ewentualnie możemy kupować broń od typów, ale za większą cenę. To już jest naprawdę dużo. Ale pamiętajcie, no trzeba ogarnąć laptopy, no nie? To jest prio. No do większych akcji na pewno. Do wszystkich w zasadzie. Czekajcie, ja się przebiorę. Kto jest ze mną na komendę? Bo chciałbym zapytać cię o to pozwolenie na broń. Ja się dowiedzę. No to wszyscy. Dobra. To zmieniamy ksywy, jak się przebierzemy, to już jesteśmy duchownymi, nie? Wiadomo, o co chodzi. Dobra. Ostatnio uważaj. Oho. Nie mam. Co to mechanizm? Uważaj! O mój Boże! Jesus Christ! Oła! Przepraszamy!
Nie wierzę, że to ale przypał jesteś jak... Ale psychi wiecie, to chciałbym za nim iść. Masakra! No, nie szkodowca, bombowca! Szybciej nas sadzą. Ja pierdzielę! A my pozwolę... No, pojedźmy innym autem na wszelki wypadek, wiesz? Innym pojedziemy innym autem, autem no. Może to jest całe... Moi, moi, ja wezmę to. Holy shit! Oj! No co robicie? I my mamy robić... A, już ma nie jestem. Dwie lewe ręce, dwie lewe ręce. Co to? Dobra. Ta-da-da. O! Tak pójdę, wiesz, z Jezusem. Znaczy nie z Jezusem, goddammit. Z Bogiem w sercu. Dobra. No. Chotuwa. O. Czerwono. No, tacy to no, mogą, ta. Nie? Klasyczek, klasyczek. Bomby na sekundę i przejeżdżamy. To się nazywa nadużywanie władzy. Fajny kład. Witam, panie prezesie. Aha. Można jakieś pozwolenko wyrobić? Jakie pozwolenie? Na broń akurat nie dajemy. To fajnie, nie mowa. Jeszcze ci się wydawał. Szczęść Boże. Mój, mój. Szczęść Boże. Cześć. Czy ja mógłbym zająć chwilę policjantowi jednemu? Na osobności? Tak średnio teraz, panowie, pan, bo aktualnie przeprowadzamy rekrutację do policji. Ach, tak oczywiście. Nie ma problemu. Przyjedzie pan za. Za? Za 20 minut pan tak podjedzie, jak będzie więcej funkcjonariuszy. Dobre. Z Bogiem! Witam. Dobre. Co pani tak tu piękne stoi? Włosy. Ładne włosy. Długie. Dziękuję. Piękne okulary. Widać, że mocne. Była pani chrzczona? Była pani w wojsku? Nie była. Byłeś w Dobrze, dobrze, to my pojedziemy. Do widzenia. Jakim cudem to jest zamknięte? Aha, no, bo to jest twoje. Tak działają. Mogę prowadzić? Tak działają. Musisz się przyzwyczaić. Kurde. Mistrzu. Nie odpalisz silnika. Daj, ja cię odpalę. Daj mu klucze, no. Bez to, kitu. Niech się wymyśli. Udaj to klucze, niech. Trzymaj. Ale żeś zaryczał. Ale siadaj. Co za berbeć. Póki nie jest noc, możemy pojeździć po tym mieście, wiesz o co chodzi, nie? To może pojedziemy tam blisko tego GPS-a, z tymi typkami się spotkaliśmy. Oj, zwolnij. O. Kładzie się na ziemi. Wysiądź się na ziemi. Dobra, już. Kładzie się na ziemi. Jedziemy, panowie, jazda! Stój! Spokojnie. On ma taser! Stoisz! Nie, czatka mam! Jezu! Wysiadasz, kierowca! Jezu! Ale proszę pana, co się dzieje? Na spokojnie, wbiegł pan do bagażnika, obywatel. Dobrze, jest pan wolny. Stoisz, nie wsiadasz! Nie wsiadasz! Santorini, no pomóż tutaj, sytuacji! Jezu, co się dzieje? Celują do nas! Celują, ale proszę pana, proszę do wysłannika wiary nie celować, to są moi ludzie. Ja stanę z bronią, prędzej pan ostrzeli! To pasadora celuje! To są wierni! Jazda! No trudno, co ja mogę powiedzieć? Jezu, co to było? Było strzelać! Boże, debil nie wiedział jak wcisnąć gaz, a cały czas silnik odpalony. What the damn fuck? Moja pierwsza myśl była, że się... Pamiętajmy, że duchownymi jesteśmy, nie możemy takiej rury robić teraz. No nie, no.
Trzeba było to zrobić tak, żeby on wyruszył samochodem, tylko to nie mógł wystartować. No właśnie, o tym mówię, a ja nie włączałem przecież nic. To miałem wsiąść do przodu i tak, przepraszam, ja panu wcisnę? No co ty? No tak. Ja panu wcisnę? Pan kieruje. Zrobiliśmy mur, wiesz o co chodzi, nie? No tak, git było, git było. To jest okej, okay, no. A ktoś znał tego w ogóle klauna? A to nie jest małpa? Nie wiem kto to jest, ale robił takie sztuczki. Może ja takich nie potrafię. Z bagażnika do bagażnika na pół metrów skakiwo. Zamknięty, bagaj ucho. To nie małpa, to nie małpa. Myślę, że długo nie zabawi. Ty, dobra, chodźcie, ogarniemy ulicę gdzieś tutaj. Na tym terenie, te wszystkie małe uliczki. To będzie tak przekitrane, że to masakra. Wiecie jak przekitrane? Przykładowo, że trzeba podejść i dosłownie otworzyć drzwi, które zwykle się nie otwierają. Czyli dosłownie będzie trzeba wymacać wszystkie ściany. Bo to wiecie, jakaś tam robota z kartonami to okej, okay, ale laptopy to będzie pewnie już too much. Dzień się robi powoli. Co za wą? Jutro mam z nią spotkanie. Jakie spotkanie? Spotkanie z Ewą. Z***ję psukę. Kut. No dlaczego? Bo już raz jej kulkę wpakowałeś w głowę. No właśnie, i przeżyła. Mogę zrobić to drugi raz. No, zobaczymy jutro. Ty, nie no, wydaje mi się, że akurat typ z bronią może być... A patrzcie, a na dachach? Czekajcie, zobaczcie te wszystkie drzwi, ja pójdę na dach. Zobaczę. Kurde, no chłop z bronią na pewno będzie gdzieś, wiecie, tak smart wykitrany, no nie? Ej, podoba mi się to, że miasto jest jakby nieodkryte. Bo zawsze jak wbijałem na GTA, to serwer miał już na przykład 5 miesięcy, już mafie były, wiecie, już każdy wiedział, kto jest królem miasta, kto ma wszystko. Tutaj tak naprawdę wszystko można sklejmować. Heroinę, wszystko. Ty! Co tam się otworzyło? A to nic tam nie ma, tak? Bo to jest chyba ten... Okej. Czad, to może być dosłownie wszędzie, nie? Trzeba Diablesa namówić, żeby latał u siebie. Bo on zawsze lata i tylko z czatem gada. Będzie trzeba zrekrutować go do bojowego zadania. O kurde, ała. Ała! A czemu tak na biało? No, a ty czemu tak na biało czerwono? Co ty? No bo ja to taki, wiesz, biało to taki spokojny kolor, a czerwony to taki agresywny, zobacz jakie mam buty. On jest po prostu pomrakiem! Ja! Co się stało? Jezu! Żyjesz? Jezu, śmieciak wylądował! No jaki debil! No mówiłem, że tak będzie. Co za kretyn. Dia, słuchaj, jutro masz zadanie bojowe, cały dzień będziesz szukał tego typa od broni. Albo od laptopów. Yes. No trzeba go wziąć, pastor nie no wie. Pastor no? Myśli, że to pierwszy raz. No, a ja nie, ja wiedzę, że to jest jakiś 40 już. Dobra, wezmę go na ramy i weź, no. Bo do IMF. Do szpitala chodźcie, zanim przyjadą to ten. No ale co, umiesz RKO? RKO umiem. No to dawaj. Nie no, pewnie będę go... Nie no, to dawaj no. Nie no, dawaj go do pojazdu. Ale zostawmy go tu, jak nieprzytomny. No. Jakiś menel go znajdzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 30. Pija, budzimy się. Hej, wake up. Co się dzieje? Żyjesz? Czemu mi język wkładasz do buzi? Jezu, zboczeńcu. O fuj. Pija. Ja się obudził, mówię, że... No, ale języka mu nie kazałem wkładać do buzi mojej. Ale musisz tyle żreć. Okrutny jesteś! Mi na marynarkę! Jedźmy. Gaz do dechy. No dobra, dzień się robi. Powoli sprzedawcy będą się chować. Trudno, ale dobrze wiedzieć, że w ogóle już jest, prawda? No. Gdzieś tutaj. I wiemy jaki jest tak mniej więcej perymetr. Ale wydaje mi się, panowie, a, czekajcie, że... panowie. A nie ma opcji, że któryś z nich da zwolenie na broń i sprzedaje legalną broń, którą on kupuje? To będzie...
wtedy, bo legalna broń ma numery seryjne. O, właśnie. Wiesz co, jak ktoś ma pozwolenie na broń, raczej nie sprzedaje broni, bo potem można wytrakować, skąd ta broń jest. Mm. Na czarnym rynku są zdarte numery i po prostu, wiesz, broń to broń, no, nie? No, ale wiesz, że ja mam pilnik w domu i mogę zatrzeć sobie te numery, nie? Mm. No tak. No chyba nie po to ten numer. Dzień dobry. Wysłannik wiary spadł z budynku. A to niedobrze. No, bardzo to niedobrze. A, już odpodrwojecie, że spadł z budynku? Słucham? Jakiego Allaha? Allaha. Jakiego Allaha? Allaha. Co pan? Podobno jak się umrze, to ma się 8. Przecież on żyje, no. On żyje! Dobra, ja go zaniosę, no bo przecież... Ale... Przyniosłem tu trupa. No ale... Trupem to byśmy się zajęli. Ale byśmy się krwią jeszcze. No ale nie na marynarkę białą, Dia! Nie. Jezu, upierdzieli cię, a jutro nabożeństwo. To był jakiś skok wiary, czy co? Nie, jest debilem po prostu. A, to wiele wyjaśni. Ja go położę tutaj na tym. Tak, tutaj, mhm. No i tak to jest. Dobra, powolutku. Dobra. Pan, proszę o opuszczenie, bo przecież... No, pewnie, prosimy pewnie o wyjście. Oczywiście, że tak, no pewnie, no, przecież nie będziemy siedzieć tu. Zostawiamy go. Napić się wody. Nie, to my pojedziemy do domu. Dobra. Nie, my go tylko tu zostawiamy na luzie. Ty, jak on się ten... Pomożemy mu to na ten komisariat. Może będzie z tym pozwoleniem się wyjaśni, co? No. No. Że obstawiam, że chłop z bronią jest na dachu, czyli taki, wiecie, średni poziom skitrania na dachu, a chłop z laptopami do sejfów będzie gdzieś całkowicie w dupie. Nie ma problemu, panie. Proszę bardzo. Mogę poprowadzić, San? Słyszałem, wiesz, ja coś słyszałem, że podobno... Mogę poprowadzić? Ty, jest tutaj ten kaleka. No jak? No właśnie, nijak. Dobra, dawajcie na komisariat. Panowie, jak tak mi się kminiam, to wiecie, słabi sprzedawcy na pewno sobie chillują na ulicy, bo niczego nie ryzykują. Dlatego ten z kodeiną był normalnie na ulicy. Obstawiam, że chłop z bronią to jest taki średni poziom zaawansowania i on jest pewnie gdzieś na dachu. To do ciebie mówię, Dia, bo ty będziesz tego szukał jutro. Ja będę szukał. A chłop z laptopem obstawiam, że jest totalnie skitrany. Albo na jakiejś wyspie, albo gdzieś w krzakach. Na pewno poza miastem. Obstawiałbym, że chłop z laptopem jest poza miastem. Ale Dia, jutro sprawdzisz broń, ok? Twoim celem będzie chłop z bronią. Jasne. Gdzieś właśnie, nie właśnie w jakiejś alejkach, tylko bardziej dachy, jakieś właśnie magazyny, coś takiego. Może w dokach nawet, czekaj, ile jest od doków? No w sumie w dokach mogliby być. A zobaczymy z tym pozwoleniem co dzisiaj. Mm-hmm. Jak znajdziemy broń, to co potem na wyspę sobie polecimy? Jakoś na chwilkę, na chillerkę? No jak? Drinka z tequili. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan tu czeka na policję? Tak. Zaraz ma się ktoś zjawić. Okej. Panie funkcjonariuszu policji, ja jestem duchownym, pastorem i ostatnio zostało mi spalony zakrystia. Nie wiem, czy pan był akurat przy tej operacji. Nie byłem, ale słyszałem. Ja bym chciał wstąpić o aplikację do pozwolenia o broń w obronie własnej, ponieważ boję się o swoje życie. Ja jestem osobą wiary, a jak wiadomo, wiary często ze sobą walczą i antychryści przychodzą. Ja bym po prostu chciał wystąpić jako ja, duchowny pastor, właściciel jedynej wiary tutaj w zakonie, o pozwolenie na broń. Czy można by taką ten kartotyka, oczywiście czyściutka i to po prostu... Razie, na razie z tego, co wiem, też... Nasz departament musi się porozumieć z Departamentem Sprawiedliwości. Mm-hmm. Jeszcze kilka spraw biurokratycznych załatwić i wtedy będą dopiero licencje i tak dalej wydawane i zaświadczenia. Mm-hmm. Rozumiem. Czyli po prostu będzie trzeba czekać jeszcze, bo organizacja miasta, tak? Tak. Dobrze, to ja wtedy się po prostu zgłoszę, bo wie pan, oczywiście, odprawiam mszę i nagle palą mi kościół. Wie pan, o co chodzi, no nie? To tak po prostu nie może być. Tak, i ja nie mówię, ja bym w życiu broni nie użył, ale sam fakt posiadania i jakby informacja, że w zakonie jest gnat, to już prawdopodobnie by odstraszyło jakichś takich... No bo co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić tak naprawdę? Pali mi się chata i co? Nic. Na szczęście wtedy była policja, ale widzi pan? Nawet przy policji to zrobili. Także ja się zgłoszę w takim razie na dniach tutaj po to.
Jasne, jasne. Dziękuję bardzo. Tak, mówię, tylko kwestia czasu, nie? Kwestia czasu, rozumiem, oczywiście. No, początki, wiadomo o co chodzi, nie ma problemu, dobra? No, to miłego. Miłego? Dobra, załatwione. Co? No, zapraszam, zapraszam. No, do cholery jasnej. Chodźcie do Burger Shota, zobaczymy, czy tam właśnie ktoś jest, bo bym sobie jedzonko też ogarnął. Już wiem wszystko. Słuchajcie, spotkamy się z gościem od tego, co znalazł ten. Ma jakieś informacje ciekawe. Od kogo? On pewnie będzie należał do drugiej strefy, warstwy. Ale kto? Jerry. Dobra, słuchajcie. Jerry znalazł gościa tego. Pozwoleniem jest tak, że nie będzie problemu. Oho. No mów. Nie będzie problemu, tylko na razie jeszcze muszą się porozumieć z Departamentem Sprawiedliwości, bo to początki miasta, wiecie, no nie o co chodzi. Więc będzie się trzeba zgłosić tak za dwa dni i będzie git. Wysiądźcie na chwilę. Mhm. No co mardesz tą, kurde, klamką? Co się dzieje? No chyba... Dobra. O! No widziałem. Się paliwo skończyło. Nie, git. Aha. Ale paliwo też się kończy. Do Burger Shota, bo kończy. Muszę szejki sobie wziąć. Mam burgery, które są picia. No te takie waniliowe chyba, nie? A truskawkowa sobie możesz, dodali. Dawaj, na czerwony w prawo. Dobra, na pełnej. Nie pamiętam, gdzie był Burger Shot. Strzałka pełna epa, wiesz o co chodzi. Co ty się zastanawiasz? Z lewego, Jezu, no zebrze! Burger Shot już chyba zamknięty o tej godzinie, kurde. Chyba tak, w ogóle Burger Shot jest zamknięty chyba. Ja nie wiem, Sky Hope to sobie podleciała na jakieś 4 dni gdzieś. Londyną gdzieś poleciała. Z siwą? O, one tak się razem tam ci... Ona, wiecie w jakiej tej sieci podróży, znaczy tej agencji podróży pojechała? Nie. Ten. Itaka. Znaczy nie Itaka, tylko sesja. Studencka. Tacki niestety wzięte. No bez kitu, niedziela jest, to nic nie weźmiemy, nie? Dobra, to daj mnie sam do jakiegoś sklepu, ja sobie wodę kupię. Dobra. A ja mogę. Macie dać gotówkę? Wodę. O, to ja daj wodę. No, później paliwa pomarańczowe. Wiem. Ty, no spokojnie. Właśnie, bo zaraz się skończy paliwo i będziemy co? Ty, a jak się domkuje? Spokojnie. Normalnie, a skąd masz wytrych? Wytrych? No. Od mechanika. Za części metalu i gumy. Jak ten. Ale takie do rzucia? Nie, no takie gumy. Jak też 5 tysięcy to ci ogarnę wytrych, bo mam wyjść w miejscu za 5 tysięcy wytrych ogarnąć. Dobra, idę zatankować, to dużo. No wiem, ale za 6. Czekaj, jadę z tobą, przejadę się. Pogadamy po drodze. Ty no San, powiem ci, że dzień pełen sukcesów. Dostaliśmy siano za... Ty! Czaisz, że on mi dał 25k za chrzest? To? 25k? Kulani, no. A my 25k wydaliśmy na broń, czyli tak naprawdę ochrzciliśmy za broń. Czy ochrzciliśmy? No nie ochrzciliśmy. 15k, sorry. Ale jeszcze mi wisi. Okej. Okay. Nie, no git, mówię, no. Czuję, że oni coś nam, wiesz... Trzeba będzie ochrzcić tą typiarę małą. Bo za Judy nie zapłacił czat. To 15k on dał za wczoraj. I więcej dał dlatego, że ja go od policji odciągnąłem. A sama akcja dzisiaj to jeszcze jest bez tego, bez kasy. Więc będziemy musieli tylko ogarnąć bronię, chociaż bronię to jest mniejszy priorytet, bo bronię mamy, no nie? Mamy. No ale żeby zaoszczędzić, tak, mamy dwie bronie, no musimy te laptopy ogarnąć i potem już zaczynamy robić siano! No to właśnie, no to o to chodzi chyba, nie? No o to chodzi. Powiem ci tak. A myślisz, że co? Pierwszy napad to co? Więzienie, nie? Więzienie, myślisz? Pierwszy, ja ci przedstawię, jak pójdzie pierwszy napad. Będziemy mieli laptopa, zepsuję laptopa, więc będziemy uciekać bez pieniędzy, bo safe się zablokuje i nas złapią. Wiesz co, ja się zastanawiałem jedno. Jak to zrobić, wiesz, bo ja nigdy, powiem ci szczerze, tak jak ci mówiłem wcześniej, nigdy tutaj w przestępczości nie robiłem. No. Wiem mniej więcej, jak to działa, bo miałem różnych znajomych w prawie, ale takiej stricte, wiesz, tej nie robiłem. Pogadamy. No. No. No więc po pierwsze, tak zesrany jaki dzisiaj byłem przy rozmowie z nimi, to dawno nie byłem. Naprawdę?
No mówię, to no co, jakby będziemy robić pacyfika, to przecież ty się zesrasz. No, no dobra, no bo to pacyfika będziemy robić wcześniej, wiesz, będziemy już trzy razy w więzieniu. I już się przyzwyczaję, no. Cześć, ja powiem im, że ten... Tak, dzień dobry, mówię. Panowie, my sobie pogadamy na chwilę ten, we dwójkę, dobra? Bo musimy ten inicjację zrobić. Znaczy nie inicjację, tylko pogadać, bo tutaj kolega się stresuje napadami. Proszę. No. No. No i jako, że nigdy takich rzeczy nie robiłem, no to pomyślałem, że no ogarnąłem tego Pabla, który się wydawał mega w porządku człowiekiem i potem myślałem, no to tyle z mojej roboty, nie? Mhm. A jak ty mi powiedziałeś wysiadając, że no Santo, ty będziesz gadał, to... Nie no, ja zwykle będę gadał, tylko wiesz, bo ty znasz tego typa i on powiedział, że chce tylko z tobą gadać, no nie? No to wiesz, powiedziałem, że ty. Ja ręce w kieszeni, żeby nie wiedział, że mi drżą troszeczkę, no. Nie no, powiem ci stary, że... Nie ma większej adrenaliny w tym mieście, niż jak udało ci się napaść na bank, masz kasę w kieszeni i musisz spierdzielać przed linami, wychodzisz z banku, a tam 7 radiowozów już tylko czeka, żeby cię gonić, nie? To ja jest złoto. Ja po tej drugiej stronie. No i powiem ci, że jest to genialne. Ale tu powiem ci, że w tym mieście, kiedyś to się wchodziło do sejfu, naciskałeś mięsień E i masz kasę. A teraz, stary, to jest quick time event, jak to mówią. Skomplikowały. No. Ale powiem ci, że to jest genialne. Wiesz, co mi się podoba w tym mieście? Kiedyś było za łatwo. Kiedyś przyjeżdżałeś do miasta, kałach leży dla ciebie otworem, wszystko się dzieje, a tutaj? Tutaj ja tak pamiętam, naprawdę musimy się rozwijać. Jednym z największych problemów w poprzednich miastach, to co ja pamiętam... Ile ma się czasu na ucieczkę, to, Zuza? No możesz się gonić ile chcesz. Nie byłeś od otwarcia miasta. Aż ci się paliwo skończy. Oficjalnego, to już byłeś po tobie było, nie? No, to prawda. Jeżeli chciałeś cokolwiek zrobić ale innego. Ale spacerek, widzowie. Bo wiesz, bo dosłownie pierwszego dnia to już była policja, miała kupę ręce pełne roboty. Mhm. No i już właściwie reszta to już była nic do roboty, no. No tak. No. A tutaj fajnie, to się powoli rozwija. Mega się cieszę, że tak naprawdę, wiesz, najbardziej skomplikowana grupa terrorystyczna to będzie metamfetamina. Bo metamfetamina, nie wiem czy wiesz. Ja to nie wiem. To ja ci opowiem, jak kiedyś było. Dosłownie w losowym miejscu... Sobie. Nie, czekaj, bo ja ci dam przykład. No. Musisz mieć przy sobie metamfetaminę i dosłownie w losowym miejscu na świecie, powiedzmy tutaj, musisz stanąć idealnie, nacisnąć mięsień E i wtedy dopiero zaczynasz się ugotować, rozumiesz? Więc jak już posiadasz składniki, musisz jeździć po całym świecie i znaleźć to konkretne miejsce. Czy ty to rozumiesz? I pamiętam, że to było na pustyni przy jakimś wanie, rozumiesz? No ma to a sens, to wtedy, a to wtedy był jeszcze ten łatwiejsze miasta. Teraz to jest stary, wiesz. Teraz to nie jest tak łatwo. Ciemaczyki! Fajnie, San. Cieszę się, że jesteś, wiesz? No, nie, ja też się cieszę. Fajnie, że tak wpadliśmy na siebie, ci powiem. No. Fajnie, że będziemy razem działać. Pamiętam, byliśmy w areszcie razem z Dorianem. Silny był wtedy na randce, walnął kobiecie gonga, wziął vana i pojechał nas odbić. Ale to wiesz, to już są późniejsze tematy. Na razie ogarnijmy, gdzie jest laptop, żeby w ogóle zacząć akcję. No i ogarnijmy każdemu klamkę. No. Znaczy, powiem ci tak. Szczerze... Dobry. Dobry. Dzień dobry. Pochwalony. Pochwalony. Amen. Jedni z warstwy drugiej. Nie wiem, o co chłopaki chodzi. Chłopaki mieli informacje, wiesz? Mhm. Ale... Jasne. Tak. Taki złoty krzyż to na pewno kupiony był zamszowe. Pozwól Darian ze mną. Za swoje. A, kłopoty przed pastorem. No. Ty tempadzido! Co chcesz? Jaka warstwa druga do jakichś typów losowych? Przecież nikt ma nie wiedzieć, że my jesteśmy warstwą ale pierwszą. Ale oni są od silnego przecież. Na pewno? No tak, no przecież oni od silnego. Dobra. Przecież nie do normalnych ludzi, wiesz co? Za kogo ty mnie masz? Panowie, szybka weryfikacja. Proszę. Prawdziwe imię, nazwisko silnego. Mój ojciec, Joseph Goebbels. Silny? No dobra, swoi. No panowie... Czym chata bogata? Dobra, przepraszam. Joseph Goebbels, prawda. No dobra. Takiego imienia się nie zapomina. Gdyby gazety czytał, to by wiedział. Oj, to. No dobra, co tam panowie, co tam?
No nic, no, przyszliśmy tutaj... Podzielić się informacjami. Wymienić informacjami. No, my wiemy, jak przeprać wasze pieniądze, jakbyście jakieś mieli. Super. Mamy też. Panowie. Jakieś leki, kurwa, na kaszel. Okay. Nawiązać szeroko pojętą współpracę. Dobrze. Informacyjną. Nie. Panowie, możemy razem tworzyć sieć. Możemy razem tworzyć sieć. I już dostałem informację od państwa, znaczy od tutaj moich ludzi, że państwo tutaj zajmują się praniem pieniędzy i jest to bardzo dobra informacja. I mamy jedną rzecz, na której musimy się skupić. Pewna osoba tutaj na wyspie, którą trzeba znaleźć, sprzedaje elektronikę. Elektronikę. Kiedy myślę elektronikę, mam na myśli jakieś zakłócacze, laptopy, routery, takie rzeczy. Ta osoba jest jeszcze nieznaleziona. Trzeba ją znaleźć jak najszybciej. To jest osoba, która będzie kluczowa w naszej sieci. Ponieważ mamy dostęp do broni, wy macie dostęp do prania pieniędzy, jest jeszcze potrzebna nam elektronika. A nie macie jakiegoś, nie wiem, jasnowidza, ługa-buga i by nam powiedział, gdzie szukać? Niestety nie. Niestety to są już siły wyższe. Trzeba będzie go znaleźć. Albo łączyć kropkę. Możesz łączyć kropki, ale powiem tak, on na pewno jest w bardzo skomplikowanym miejscu. Na pewno nie będzie stał gdzieś na ulicach, więc oczywiście przyjmujemy, jeżeli tutaj są państwo od silnego, no to jesteście jak rodzina, bo silny dla mnie jest jak rodzina, więc oczywiście, że będziemy razem tutaj współpracować. A chłopaki mówili, że tu jakiś jest problem z wjazdem dla silnego, ja nie wiem. Jaki? No coś tam jest, że do weryfikacji jest jakiś. Mhm. Nie wiem. Na tym, na peronie zatrzymany? Chyba no, tak, no. Tak mi mówił. No to mówił, wiecie, jak to się mówi, pogada się z konduktorem i dojedzie powoli do miasta, nie? Wiadomo. No i super. No to będziemy mieli z głowy. A widziałeś Szkolina może? Tak, widziałem, no. Ale kiedy? 3 dni temu? No nie, przedwczoraj na rolniku jeździł. Nie, no czat, nie możemy abuzować Mariana, żeby nam powiedział, gdzie jest ten, no come on. Wiecie, to już jest, to już by był za bardzo ten, nie? To jest już abuz. To równie dobrze, dobra, możemy pójść do Mariana, żeby nam dał 10 laptopów. To nie musimy szukać chłopa i kupować od niego, nie? No wiecie, to już jest... Tak, po Calabrico, znaczy po Los Santos. Trzeba będzie poszukać, bo mamy już tak naprawdę wszystkie elementy układanki oprócz elektroniki, bo panowie, kiedyś to, jeżeli pracowaliście z silnym, to wiecie, że kiedyś to można było po prostu wiertłami się przebijać tam, gdzie trzeba, no nie? Teraz wszystko jest robione przez 5G, trzeba mieć elektronikę i na pewno gdzieś w tym mieście ktoś sprzedaje właśnie zakłócacze, routery. Aha. Takie wszystko. To będzie trzeba znaleźć. My będziemy mieli dostęp do broni, wy będziecie prać kasę. Musimy jeszcze znaleźć to, żeby po pierwsze sami mieć do tego dostęp, bo drugie sprzedawać to drożej. Więc to jest misja priorytetowa. Jasne. Tylko nie 5G. No właśnie. Dlatego trzeba pamiętać o tym, że póki co nikt jeszcze tego nie znalazł, więc nie trzeba z nikim konkurować, ale no jeżeli znajdziemy to pierwszym, to tak naprawdę wygraliśmy życie. Dobra, pastorze. Mhm. A co pastor uważa o spadino pana Kletti? Kurde, no kiedyś słyszałem, ale co, wie pan, co ja z nim miałem ostatnio do czynienia 2 lata temu. Już nawet nie pamiętam, czym on się zajmował. A co myślimy o nim? Tak samo, że jest... No to prawdopodobnie plus jeden. No generalnie sytuacja jest taka, że ja kojarzę imię i nazwisko, ale już nawet nie pamiętam, bo ja byłem 2 lata w seminarium, wie pan. Więc generalnie znam imię, nazwisko sprzed 2 lat, ale już nawet nie pamiętam, czym się zajmował. No ale jak ludzie od silnego tak mówią, to tak musi być. Dobra, my zawijamy mandżur. Dobra, manżur, jasne. Lecimy. To wszyscy wiemy, co musimy zrobić, nie? Będziemy szukać elektroniki. Dobra, to dzięki bardzo. Miło, że wpadliście, panowie. Na razie. Na razie. I w ogóle, jeszcze bardzo ważne. Tutaj ten klasztor to jest strefa przeładunku. No nie, to jest nasza strefa, gdzie nikt z policji do mnie będzie wchodził, bo to jest wiadomo święte miejsce. Dlatego jakby kiedykolwiek ktoś pytał dla kogo cokolwiek, to nigdy nie wspominamy o tym, że tutaj w zakonie strefa się rzeczy robią. To jest strefa zero, okej? Okay? Strefa zero, jasne. Dobra, bo tutaj będziemy kitrać fanty. Bo tutaj będziemy kitrać fanty, więc tutaj nie może być żadnej w ogóle podejrzenia, że to my robimy, dobra? Także jak coś, to Erwin, ale nie zakon, wiadomo o co chodzi, nie? Dobra. Na razie. Dzięki, na razie.